Marko Kreatywna, witam Was na kanale i zapraszam Was dzisiaj na holumpeksowy połączony z nowymi zakupami na całkowicie nowym wymienionym towarze w Ciuchach Kraków. Kolejny raz Ciuchy Kraków, ale kolejne dwa sklepy. To nie są te same sklepy cały czas. Idziemy dzisiaj do Huty. Będzie to na osiedlu Złotej Jesieni oraz na drugiego pułku lotniczego. Są to duże sklepy, więc naprawdę jest dużo rzeczy do obejrzenia. Oczywiście na początku zapraszam Was na relacje, a później namierzymy tutaj już w studio. Jeżeli spodoba Wam się filmik, jeżeli lubicie moje filmy i taką tematykę, to zapraszam Was do subskrypcji kanału. Będzie to bardzo wielka pomoc dla mnie oraz do polubienia tego filmiku. Cześć kochani! Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj jadę na Ciuchy. Wiecie co? Jadę dzisiaj do dwóch sklepów tej marki właśnie, Ciuchy w Krakowie, gdzie jeszcze w tym sezonie nie byłam. No jestem też ciekawa. Pokazuję Wam moją stylówę. Dzisiaj tak na zakupy. Leginsy po to, żeby było wygodnie. Ewentualnie jakieś góry też można do nich mierzyć, bo wyglądają nawet spoko jako spodnie. Oczywiście pod koszulek merino. Cieniutki, żeby można było też mierzyć właśnie rzeczy cienkie ewentualnie i nie musieć na gołe ciało. No i po prostu lecę, biegnę, biorę kurtkę i będziemy się widzieć. Jesteśmy w Nowej Hucie na osiedlu drugiego pułku pod sklepem Ciuchy Kraków. Idziemy zobaczyć, co jest na wymianie towaru wiosennej. Jestem bardzo ciekawa, a Wy? Wchodzimy do sklepu i pokazuję Wam tu przy wejściu, co jest najbliżej. Tam zawsze są torebki, no i cały sklep, a tu już przymierzamy. I pierwsze są kuloty z Zary, bardzo fajne, z wiskozy, które wylądowały u mojej przyjaciółki finalnie. I super kamizela, ona jest na mnie trochę za duża, tutaj tego tak dobrze nie widać. Jest to rozmiar M, naprawdę też fajna, z wiskozy. Tutaj znowu mierzę świetne spodnie, również o rozmiar za duży, ale naprawdę super, ze świetnym składem, które Wam za chwilę też pokażę. Kolejne bardzo fajne letnie spodnie, ale trochę zbyt casualowe dla mnie. Tutaj świetne, jedwabne spodnie, spodnice w zasadzie, w takich super psychodelicznych kolorach. No ideał na lato, na gumce. I do nich mierzę teraz po tamtej jedwabnej koszuli taką bardzo vintage koszulę z lat 70. Ale nie wzięłam jej. Słuchajcie, tutaj super bluzka z jedwabiu, z wiskozą, oczywiście w pięknym kolorze. No, ta bluzka to jest jedna z moich ulubionych rzeczy, które mierzyłam w tej garderobie, tej przymierzalni. Tu była piękna jedwabna bluzka, niestety rozpruta na rękawie, nie zdecydowałam się. No i też jedna z perełek tych zakupów, designerska spódnica od Iwana Grundala, naprawdę piękna, miała plamy, ale udało się je sprać. Jak zaraz zobaczycie, tutaj jedwabna spódnica w kroju takim ze skosu i przepiękna sukienka z super składem, bardzo, bardzo porządny, gruby materiał i cudowny kolor. Jest na mnie za duża, ale zobaczycie zaraz. Tutaj bardzo fajna sukienka z bawełny, z grubej, takiej mięsistej, super jakościowej i w bardzo modnym stylu teraz. W ogóle naprawdę jest świetna. Kolejna sukienka z bawełny i tutaj mamy znowu bardzo podobną sukienkę do tej z Willi, którą wcześniej upolowałam, również z haftem angielskim. I przepiękna designerska bluzka, na razie nie zdradzę co, to zobaczycie za chwilkę, wmierzymy, ale jest cudowna. Mierzyłam też kurtkę vintage ze skóry i była całkiem fajna, ale no niestety tutaj już ceny były dla mnie zaporowe. No i coś, co za chwilę też zobaczycie, bo jestem absolutnie zakochana w tych butach, a drugie buty troszkę za duże na mnie są nóweczki. Ciuchy w Krakowie na Złotej Jesieni. To jest taka wielka hala, aż się boję tam wejść. Tak dużo tego jest. Ale zobaczymy, może coś fajnego kupię. Dzisiaj mam ograniczony budżet, więc będę próbować zmieścić się w 80 zł i w pół godziny. Zobaczmy, czy się uda. Wiecie, co ciekawe, to się nawet udało. Naprawdę musiałam się śpieszyć. Tutaj kupiłam naprawdę rewelacyjną kurtkę, którą Wam pokażę. Opowiem Wam o niej potem w holu. Mierzyłam też trzy kamizelki. Niestety żadna nie była dobra. Ta była za wąska, poprzednia była za duża, a ta w ogóle nie była dopasowana i odstawała totalnie. Chciałam znaleźć, no niestety te kamizelki były męskie. Sukienka super z muślinu bawełnianego. Trochę za duży rozmiar dla mnie,
ale ona ma gumę, więc się fajnie dopasowuje do talii, to nie jest takie ważne, bardzo wymięta. A tutaj piękna była sukienka w rozmiarze XL, w cudownych kolorach z bawełny i to super marki, naprawdę, zobaczycie za chwilę, jaka jest świetna. No i tutaj rzecz, której nie mogłam odżałować, że nie kupiłam, kurtka skórzana vintage Ramoneska w cudownym kolorze. Jak widzieliście, w tym drugim sklepie miałam bardzo ograniczony czas i budżet, no i dlatego nie zdecydowałam się na piękną czerwoną kurtkę, która tam była. Wiecie co, ta kurtka była naprawdę wysoko wyceniona, jak na lumpex oczywiście, bo no, nie byłoby to dziwne, gdyby to był jakiś butik vintage, tak jak mój sklep, ale kosztowała 130 zł, więc ponieważ ja nie chciałam aż tak czerwonej kurtki, może to był błąd. No trudno, czasem tak bywa, czasem czegoś nie weźmiemy, mamy wątpliwości i potem żałujemy, ale no faktem jest, że no nie byłoby to dla mnie zbytnio opłacalne. W związku z tym zobaczycie teraz inne rzeczy, ale zaczniemy od sklepu na drugiego pół. W tym sklepie bardzo dużo rzeczy kupiłam, bardzo ładnych rzeczy i również nie kupuję tam kurtek na nowym towarze, zwłaszcza skórzanych, bo no po prostu ceny są już takie, powiedzmy, finalne, już niewiele z tego się nie da ugrać. Zacznę od rzeczy w większych rozmiarach tym razem, bo to są rzeczy, których nie będę mierzyć, pokażę Wam ponownie przybitki z przymierzalni. Zacznę od cudownej rzeczy, a mianowicie od spodni. Jest to mega, mega perełeczka. Właśnie dzisiaj zaczynam z grubej rury, słuchajcie. Przepiękne, jedwabne spodnie kupiłam. Słuchajcie, 100% jedwab, super marka. Niestety, oczywiście nie są na mnie dobre. Jest to rozmiar L. Konkretnie już Wam powiem, 14, czyli no naprawdę L-ka taka. Jest to produkt od marki Fenrite Manson. Naprawdę są przepiękne. No i zobaczcie na tą kolorystykę. Czarne, jedwabne spodnie z żorżety. Pokażę Wam tu z bliska, bo to naprawdę trzeba zobaczyć, jaki ładny materiał to jest. I tutaj mają satynę w kolorze beżowym oraz pasek do kompletu, taką szarfę do wiązania w pasie właśnie. Jak jest tam minimalnie na przykład w szerokości za dużo, no to dowiązujemy sobie tym pięknym, bardzo stylowym paskiem. Naprawdę on wygląda od jakiegoś projektanta, jak od Fendi albo od... W każdym razie, no nie będę już tutaj zmyślać, w każdym razie mi się tak kojarzy po prostu. Dlatego Wam to powiedziałam, że jest to bardzo, bardzo ładny produkt i nie ma sensu oczywiście, żebym mierzyła dla Was te spodnie, ale wiecie, tak eleganckie i tak... no tak po prostu ekskluzywne spodnie, można powiedzieć, nie jest trudno wystylizować, bo jakość będzie mówiła sama za siebie, prawda? Będziemy tutaj mogli włożyć i do tego czarną, jedwabną bluzkę i body, i sweterek kaszmirowy i w zasadzie każdą rzecz, która w kolorystyce nam się zgra. I oczywiście, jeżeli chcecie być eleganccy, na przykład nawiązać do trendu old money, albo teraz kolejnego modnego trendu, Lux Grandma, czy jak to tam się nazywa, w każdym razie takiej ekskluzywnej babci z wyższych sfer, bo jest troszkę teraz taki trend też związany z stylem Quiet Luxury, no to właśnie będziecie wtedy chcieli zminimalizować kolorystykę, czyli albo dobierzemy do tego beż w takim odcieniu, jak jest w spodniach, albo czerń. Raczej więcej kolorów będzie już robiło tu zamieszanie kolorystyczne i do tego naprawdę superowy żakiecik w takim właśnie stylu troszeczkę już ekskluzywnym, albo długi żakiet, albo płaszcz i elegancka torebka i mamy już styl. Już nie trzeba wiele robić, bo naprawdę te spodnie są tak piękne, że robią same w sobie roboty. Wiecie co? Ja wiem, dlaczego ktoś oddał te spodnie, bo naprawdę, zobaczcie, no one są no przepiękne i w dodatku w super tych modnych trendach szerokich. Była rozpruta nogawka tutaj dołem z jednej strony. Dosyć duże rozprucie było, ale to było rozprucie na szwie. Być może ktoś po prostu nie chciał sobie zadawać trudu z zaszyciem albo nie miał kontaktu z krawcą i oddał spodnie. No wiecie, jak ktoś, kto Boga temu zabroni. Po prostu nie chciało się zaszyć, no i ja to zrobiłam. Jeszcze dam Wam jedną radę materiałową w związku z tymi spodniami. Miałam kiedyś żorżetową sukienkę właśnie z jedwabiu i bardzo Was uczulam, jeśli chcecie sobie te spodnie zakupić, to uważajcie na ostre pierścionki, na torebki z jakimiś takimi metalowymi
wykończeniami lub takimi, które mogą zadzierać ubranie, bo niestety, ale żorżeta, jakkolwiek jest to przesuper materiał jakościowy i pięknie się układa, jest wrażliwa na zadzieranie, więc no po prostu nie można mieć ostrej biżuterii, torebek właśnie, które szczególnie gdzieś tutaj nam się w okolicy bioder często ocierają. Także trzeba po prostu już wtedy przemyśleć strój, żeby sobie po prostu nie zniszczyć ciucha. A szkoda by było, bo są piękne. Sami przyznajcie. Kolejna rzecz z tego sklepu to były spodnie, które Wam tam pokazywałam w przebitce. One poszły już do mojej przyjaciółki, bo w sumie to dla niej trochę upolowałam te spodnie. Pokażę Wam teraz w troszkę też większym rozmiarze, ale jeszcze nie na tyle dużym, żeby się nie dało go zmierzyć. Jest to kamizelka od marki MBYM, to jest taka lepsza sieciówka i to jest kamizelka, która ma wycięte metki ze składem, ale widziałam takie praktycznie identyczne w Zarze i w Mango. No naprawdę to jest bardzo podobne do siebie, stylistyka tych marek i ta kamizelka jest na pewno z wiskozy. Nawet nie wiem, czy nie 100% wiskozy, albo z domieszką sztuczną, ale materiał wygląda naprawdę jak 100% wiskoza i jest taki w dotyku też. Więc myślę, że to jest to. Bardzo, bardzo fajna modowa kamizela, dobrej jakości, bo to jest taka trochę lepsza już marka, nawet ma zaszyte kieszenie jeszcze. No i to jest coś teraz w bardzo modnych trendach. Także na przykład do spodni palazzo, ale nawet i do rurek, takich nawet teraz trochę modniejszych, szerszych w kostkach lekko, będzie super wyglądać do jakiegoś t-shirta albo do koszuli fajnej. Super modowa rzecz. Także ona jest na mnie o rozmiar za duża. To jest takie 38, tu jest SK napisane, ale ja mam poczucie, że jest na mnie ta kamizela trochę luźna. W każdym razie naprawdę fajna zdobycz. Zobaczcie. I jest jak nowa, naprawdę. Tutaj, zobaczcie. Super fajny materiał, ładny kolor, taki basicowy, modny styl, lekko taliowany, ale taki marynarkowy jakby. To jest tak jakby trochę marynarka bez rękawów. Ciekawy, bardzo ciekawy krój. Kolejna rzecz to będzie spódnica. Właśnie pokażę Wam teraz jeszcze spodnie i dwie spódnice. Piękna spódnica od Jacques Vert z jedwabiu naturalnego. Naprawdę śliczna spódnica. Jest to taka typowo letnia spódnica. Ma troszeczkę tutaj gumki wszytej. Z tyłu są takie dwa fragmenty z gumką. Wybaczcie mi mój głos, ja się słyszę trochę od środka. Chyba dostałam troszkę uczulenia, bo też mam popuchnięte powieki i trochę dziwnie mówię, więc wybaczcie, jeżeli mam trochę taki nieswój głos. Bardzo ładny krój spódnicy, bardzo sklepiający taki. Jest to linia A, ale ta spódnica cała spływa i ma lekko rozszerzany dół, więc jest to bardzo kobiecy krój. No i patrzcie na tą przepiękną kolorystykę, naprawdę prześliczna. O, to jest też około L-ki rozmiar. Na pewno, co najmniej, no nie, więcej nie, ale L-ka to jest. Teraz sobie to wyobraźcie do pięknej bluzki. Być może ja Wam to spróbuję zmierzyć, jeśli się to uda ułożyć fajnie, do tej ekskluzywnej bluzki, która jest następna w holu. Albo będzie to fajnie też wyglądało do po prostu normalnego takiego kremowego lub niebieskiego t-shirtu, albo do t-shirtu z jedwabiu lub bluzki jedwabnej. No też przepiękny styl ma ta spódnica. I właśnie spróbujemy, zobaczymy, czy się to uda sparować. Emporio Armani, słuchajcie, kolejna perła, mega perła, bawełniana bluzka w stylu takiego mikro żakieciku, więc też bardzo modna, trochę przestrzenna z tymi 3D rękawkami, jest śliczna, słuchajcie. Nie wiem, jaki to jest rozmiar, ale chyba taki mój rozmiar mniej więcej, SM. Patrzcie, jakie ma piękne rękawki, trochę wzorowane na renesansowych, bo wtedy były takie modne rozcięcia 3D. I spod spodu wystawał drugi materiał. Tutaj akurat jest z jednym materiałem, dwurzędowo zapinana. No właśnie, to wygląda trochę jak taki mikro żakiecik, ale to jest jednak bluzka. Bardzo, bardzo jakościowa rzecz, naprawdę piękna. No i marka, nie? Marka robi swoje też, ale tutaj jakby nie chodzi o to, że to jest marka, tylko naprawdę czuć jakość tej bawełny. Jest tak gładziusieńka, używana rzecz, ale słuchajcie, no piękna, przepiękna. Także spódniczka z jedwabiu i designerska bluzka. Dzisiaj same perły, słuchajcie, naprawdę jestem w szoku, jakie fajne rzeczy były. Ach, także wow,
Super. Dobra, słuchajcie, teraz spodnie dla miłośników, właściwie, no tak, spodnie dla miłośników boho, dokładnie. Styl boho, 70% jedwab, 30% wiskoza. Niesamowita kolorystyka, coś przepięknego na wakacje. To jest też taki rodzaj spodni, że nawet jak je trochę zwiniemy, wiecie, w bagażu, to też im wiele się nie stanie. Nie będzie to wyglądało źle ani niechlujnie, bo to jest taki styl. No, przepiękne kolory, przyznajcie sami. Spróbuję Wam to z czymś fajnym to zestawić też, żeby to sparować z czymś, no po prostu, z czymś pasującym, ale na przykład z jedwabną podkoszulką taką w jednym z tych kolorów. Piękne będzie. Spróbuję coś fajnego dobrać. Sami powiedzcie, to jest taki rozmiar uniwersalny, wiecie co, wydaje mi się, że może być od S do L, może nie więcej, bo też guma będzie cisnąć wtedy, ale od S do L spokojnie ta spodnie. No i naprawdę bajkowe kolory, patrzcie. Takie trochę lata 70. No i to są spodnie, więc jak najbardziej w trendach takich lat 70., prawda? Teraz spodnie. I to są naprawdę piękne spodnie. Słuchajcie, no jeden rozmiar za duży na mnie. Marks & Spencer Collection. I to jest chyba bawełna z lnem, już Wam powiem. Jest to rozmiar 38, zdecydowanie. Wiskoza z lnem, nie bawełna z lnem. 60% wiskozy, 40% lnu. No i naprawdę to widać, bo materiał wygląda na mega jakościowy. To są takie klasyczne, proste spodnie, lekko zwężane w dół, jak widać po paskach, które idą w dół, że to nie są równe nogawki, tylko lekko zwężane, ale nie są to absolutnie takie wąskie, bardzo wąskie chinosy, tylko takie właśnie raczej spodnie, które będą fajnie, wygodnie się nosić w lecie, będą miały trochę przewiewu. Świetnie uszyta rzecz. No Marks & Spencer to jest fajna jakościowa taka sieciówka, prawda? Bo to też jest jakaś tam sieciówka, ale taka lepsza. Pięknie uszyte, równiutko wszystko, kieszenie, bardzo ładne guziki. No i mają bardzo ciekawe kolory. Tu jest szary, kremowy i beż. Ładny odcień beżu. No niestety nie na mnie, ale naprawdę bardzo piękne spodnie w kolorystyce. Słuchajcie, jak dobierzecie do tego znowu, a propos stylu Quiet Luxury, piękny skórzany pasek beżowy lub na przykład taki kamelowy brąz, albo nawet i ciemny brąz, albo szary. O! I patrzcie, kremowa bluzka, szara bluzka z lnu wyglądałaby do tego bardzo ekskluzywnie. To jest super połączenie beż z szarym w takich jasnych odcieniach. No albo po prostu beż, jeżeli lubicie beż. Będzie też pięknie wyglądał. Ja do tego bym widziała taką bluzkę, jak ja mam ściągaczową z kołnierzykiem polo, w takie, wiecie, w takie ściągaczowe paseczki w kolorze na przykład kremowym albo beżowym. Zobaczymy. Może przymierzę, jak te spodnie nie będą bardzo źle wyglądać, bo jak to ma źle na mnie wyglądać, to nie ma sensu za bardzo. Teraz sukienki. No i tak, mamy piękną sukienkę od marki Jules. Tutaj jest nawet z tyłu takie coś. I tutaj mamy metkę. Bardzo gruba bawełna to jest, patrzcie. Naprawdę mega mięsista bawełna. Widać, że to jest, naprawdę jest bardzo dobra jakość tej bluzki. Tu mam jeszcze naszywkę. I na dole chyba też była, czy mi się wydawało? No może nie. A tak, jest naszywka tak samo. No tak, jak w takich lepszych ciuchach, no to tutaj macie takiego zajączka od Jules tutaj na dole w rogu. Bardzo fajnie wykończona, super, naprawdę w dotyku jest bardzo, bardzo fajna ta bawełna i wygląda jak nowa, no patrzcie, to na pewno będzie widać w nagraniu, nie kłamię, jest piękna jakość tej bawełny. No i jest bardzo nowoczesna w stylu ta sukienka, super, taka wakacyjna, świeża, właśnie znowuż w stylu old money, w stylu quiet luxury, czyli to są rzeczy naprawdę w trendach i poza tym ponadczasowe, bo ten styl jest zawsze modny, naprawdę zawsze modny i zawsze kojarzy się właśnie z takimi wakacjami wyższych sfer trochę, coś bardzo eleganckiego. No, ja jestem zachwycona tą sukienką też. Jest bardzo prosta, ale jaka super jakość. No, ekstra po prostu. Idziemy dalej. Jeszcze jesteśmy w tym samym sklepie, czyli na drugiego półku. Udało mi się upolować dość podobną sukienkę jak wcześniej, bo pamiętacie, miałam taką sukienkę, chyba z Willi to była sukienka, w rozmiarze M bodajże. I ona była
podobnym kolorze, troszkę inny, bardziej śmietankowy odcień żółtego. Ten jest taki bardzo limonkowo-cytrynowy bardziej, powiedzmy sobie. Taki chłodny. No i to jest sukienka, która ma jest bawełny i ma bawełnianą halkę, marka VRS Woman. I to jest niby rozmiar S, ale wiecie, te sukienki mają krój taki lekko oversize'owy. No i w związku z tym ona jest taka baby doll trochę. Bardzo fajna. Oczywiście, że kto komu zabroni włożyć sobie pasek do takiej baby doll i też będzie spoko. Ale pokazuję Wam po prostu tutaj tak na luzie tą sukieneczkę, bo naprawdę jest urocza i bardzo mi się też podoba, więc jeżeli ktoś inny się w niej nie zakocha, proponujcie, jeśli chcecie ją. Ale ja się też zastanawiam dla siebie, także dajcie znać, czy fajnie wyglądam i czy zostawiać sobie tą sukienkę, bo w tamtej też się fajnie czułam. A ta ma trochę jeszcze mniejszy rozmiar i no i po prostu dajcie znać, czy to jest coś dla mnie, czy fajnie wyglądam, czy zostawiać sobie tą sukienkę, bo też mi się bardzo podoba. Bardzo na wakacje jest świetna, po prostu. Słuchajcie, idziemy dalej. Teraz pokażę Wam spódnicę jeszcze od projektanta. I wiecie co, z tą spódnicą to były przeboje, bo ona była z wagi, ale naprawdę jest bardzo ciężka, jak na spódnicę oczywiście. I z bardzo grubego, takiego jeansowego materiału, porządna taka spódnica i naprawdę dużo ważyła, a miała takie zacieki na sobie żółte. No i miałam walkę ze sobą, czy ją kupić, czy nie. Ale wiecie co, już mam trochę doświadczenia i wiem, że jak się wypierze w odpowiednich środkach, w odpowiedni sposób rzecz, to wszystko można, prawie wszystko, no nie wszystko, ale prawie wszystko można zwalczyć. No i spódnica idealnie się wyprała wprost, jest... No jest bielusieńka taka, jaka była. Nie ma tu absolutnie żadnych plam, zacieków. Słuchajcie, to jest spódnica w mega modnym stylu od projektanta skandynawskiego Iwana Grundala. Ja od tego projektanta miałam już płaszcz i miałam kilka rzeczy. Nawet mam taką bluzkę z wełny, która jest na Vinted. Rozmiar 40, mega jakościowa rzecz. 72% bawełny, reszta jest też w tym elastan i trochę sztucznego. Ta spódnica w związku z tym jest taka... podatna na rozciąganie i ma miejsce na pasek. Możecie sobie tutaj dowolny pasek dać. No i jest w stylu cargo, w takim bardzo teraz modnym stylu. W ogóle jest bardzo taka strukturalna, przestrzenna, bardzo artystyczna. No i fajnie, że jest taka jasna. Do wszystkiego można to dobrać. Wiecie co, taka moja kolejna rada stylistyczna. Takie gładkie rzeczy są bardzo praktyczne, bo możecie zmienić tą rzecz w setki stylizacji różnych, na przykład z białą koszulką albo z każdym kolorem innym koszulki kontrastowym i na przykład kontrastowym paskiem, albo zrobić bardzo luksusową stylizację na przykład z takimi paskami, z koszulką w takie paski, a taką właśnie w stylu Quiet Luxury, albo wszystko monokolorystycznie w kremach, w mega luksusowym stylu designerskim właśnie. Także z takimi rzeczami gładkimi i w takich kolorach neutralnych po prostu można zrobić mnóstwo rzeczy. Możecie ją na 100 sposobów nosić. I to jest super, super rzecz. Naprawdę mega jakość, świetny design. Jest to oczywiście rzecz dla osób z wyobraźnią, bo no nie każdy się odważy wyjść w takiej spódnicy. Dla mnie nie było problemu, tylko ta spódnica jest o 2 rozmiary za duża na mnie, ale nie opłaca się jej przerabiać, bo to jednak jest, słuchajcie, robota i bardzo, właśnie bardzo gruby materiał jeansowy, bo to jest taki biały jeans, zobaczcie sobie z bliska. Gruba rzecz, ale będzie za to naprawdę rewelacyjnie na pewno wyglądać na sylwetce, no i będzie przyciągać spojrzenia na wakacje. Teraz, kiedy jest moda na te kieszenie, na styl cargo, no to moim zdaniem... No to jest jedna chyba z najfajniejszych rzeczy, jakie w ostatnim czasie kupiłam. Bardzo ciekawa, bardzo nietuzinkowa, mega jakościowa. Także cieszę się, bo wiecie, dzięki takim rzeczom i sprzedaży takich rzeczy też mogę egzystować. Inaczej już dawno nie byłoby mojej firmy. Teraz pójdziemy do drugiego sklepu, dobrze mówię? Tak. Nie! No i zapomniałabym, słuchajcie, o butach. Oczywiście kupiłam cudowne buty. Już Wam pokazuję. Pierwsze buty, które Wam pokażę, to są takie, które będę odsprzedawać. 5,5 rozmiar, czyli to wydaje mi się, że jest 39, coś takiego, prawda?
około 39 rozmiar. Nowe buty, słuchajcie, piękne szpilki na nie za wysokim wcale obcasie, więc mega uniwersalne. Myślę, że to jest 9 cm. Ale patrzcie, jakie śliczne, jaki w ogóle kształt taki klasyczny. No i zobaczcie, no nie zalewam, patrzcie, to jest całkowicie nowy bucik. Myślę, że on nie był nigdy w życiu noszony. Naprawdę śliczne są. Caprice marka. Mają nieużywane fleczki, to widać zresztą, bo zobaczcie, te fleczki nawet nie są podrapane od spodu. Może ktoś je przymierzał po prostu. Tutaj macie spód. Nowe buciki, ja jeszcze je dezynfekuję. Dezynfekuję. Te spreje mam takie, wiecie, specjalne, które zwalczają wszelkie, mimo że te buty są praktycznie nowe, no to nawet ktoś je mógł mierzyć i już, tak jak w sklepie, lepiej sobie zdezynfekować zawsze, nowe buty też. Po prostu spray dezynfekujący specjalny do obuwia, który działa na wszystkie, wiecie, tam bakterie, wirusy, grzyby i inne ustrojstwa. No i naprawdę buciki są nowe, piękne, przepiękne. Naprawdę super kształt, najmodniejszy teraz, taki lekko do czubka, ale nie jest jakiś też przesadzony, jakiś taki karykaturalny. A teraz Wam pokażę buciki, które kupiłam sobie i po prostu jestem mega zakochana w nich. Są piękne, Tamaris, lubię Tamaris. I to są takie soft touch, takie buty, które, zobaczcie, też super stan. Nie są nowe, bo one tutaj miały w jednym miejscu na obcasie skórkę zadartą. Ja ją przykleiłam takim klejem szewskim specjalnym, który mam. I nic z tego nie widać, bo to jest zamsz. Zamsz skórzany, mięciusieńka skórka tu wszędzie jest. I patrzcie, to jest takie z taką super miękką wkładką. Uwielbiam takie buty. I po prostu w najmodniejszych trendach, jeżeli nie płaskie, te baleriny, czy też mokasyny, jak są najmodniejsze w tym sezonie, no to właśnie te kitten heels, małe obcasiki, które już robią bardzo kobiecą nogę, na przykład do sukienki, ale też i do spodni, a nie męczą stopy, bo to jest naprawdę mały obcas i można na nim super wygodnie chodzić, zwłaszcza właśnie, że te wkładki tutaj są miękkie. Oczywiście, że ja te buty sobie już odświeżałam, odnawiałam, nawet sobie sprayem takim czarnym, specjalnym do zamszu, odświeżałam ten zamsz, żeby wyglądały tak już jak nowe. No i piękny, tutaj jest napis markowy Tamaris. A wiecie co? Zwracajcie uwagę na wykończenie butów, bo te buty robią wrażenie butów z naprawdę wysokiej półki, naprawdę takiej już ekskluzywnej, przez to, że mają wykończenie rypsowe. I tutaj jest zamsz, który jest naprawdę piękny, ale te detale tutaj, to obszycie, przywodzi na myśl naprawdę już takie bardzo drogie marki, więc pięknie wykończone buty będą wyglądać po prostu bardzo, bardzo jakościowo i no i te buty po prostu do mojej szafy są wymarzone. Gdyby jeszcze takie były jasne, to w ogóle byłabym w ekstazie. Oczywiście, że wiecie, to są takie zwroty, ja się teraz tym ekscytuję, to nie jest tak, że całe moje życie się kręci wokół tego, ale w sumie moja praca się kręci wokół tego. W każdym razie w tych butach się totalnie zakochałam, są w moim rozmiarze. Tadam! No to idziemy teraz do drugiego sklepu, tak jak powiedziałam. No i niestety tam mało wzięłam. Widzieliście kurtkę, która już poszła do jednej osoby, która też szukała kurtki, więc akurat się dobrze złożyło. Pokażę Wam przebitki, bo ta kurtka była bardzo fajnej też marki. I te kurtki nadal są w sprzedaży, nawet na wyprzedaży po około 400 zł, plus wysyłka oczywiście. Chyba, że wysyłka jest darmowa, to już nie jestem pewna, ale fajna taka windproof kurtka, szczelna i z wszystkimi tam detalami przeciw złej pogodzie, w każdym razie. Super powlekana woskiem kurteczka. Jeszcze zapomniałam o jednej sukience z tamtego sklepu. Przepraszam, słuchajcie, ale jest tego dzisiaj dużo. Cudowna sukienka, patrzcie. Sukienka od marki, już Wam mówię, Wrap. Fajna marka, bardzo fajna marka. Robią jakościowe rzeczy. Jest to sukienka z świetnego materiału i zobaczcie, jaki ma kolor. Jejku, gdyby ta sukienka była o rozmiar mniejsza. Ona jest raczej taka około 38-40 rozmiar. Niestety, bo jest tak z takiego ciężkiego lnu, z bawełnianą podszewką, w ogóle już Wam powiem całkowity skład. 97% lnu i 3% bawełny zawiera, no i bawełniana podszewka. Jest przepięknie zrobiona, no patrzcie, po prostu, no nie wiem, dzisiaj się już tak nie szyje, przynajmniej ja niewiele widzę ciuchów tak pięknie uszytych, tak jakościowego materiału,
długa, piękna maxi sukienka z szerokimi ramionczkami, w ogóle piękny krój dekoltu. Wszystko w tej sukience mi się podoba. Gdyby ona była w rozmiarze 36, to w życiu nigdy bym jej nie oddała. Bo po prostu i kolor jest dla mnie, patrzcie, ten taki niebieskawy fiolet, taki wrzosowy kolor właśnie, lawendowo-wrzosowy. Piękny pasek z rypsu posiada, taką szarfę z rypsu. No jest to ideał, no. Przymierzę Wam ją, no bo aż szkoda nie przymierzyć takiej pięknej sukienki. Tym bardziej, że dużo za duża nie jest. Tutaj musiałabym głównie ramionczka sobie skrócić. W sumie nie jest to duża praca, ale jeżeli będzie już taka, jaka jest dobra na kogoś, to nie będę jej przerabiać po prostu. Cudowna rzecz, po prostu cudowna rzecz. Mega. I jeszcze sukienkę jedną kupiłam, która też jest piękna. Piękna, ale jest XXL-ką i tam ja sobie tylko przykładałam w przymierzalni, jak teraz widzicie. Także widzicie jej krój. To jest sukienka naprawdę super marki. Już miałam jedną taką ze sklepu na Długiej. Sea Salt Cornwall, rozmiar 16, czyli to jest XL-ka. Tak, tak jak mówię. Super krój, bardzo fajny bawełniany materiał, to jest taki cienki, chyba batyst to jest, tak mi się wydaje, bawełniany. Na bawełnianej podszewce z pasem takim jakby tu na środku. I super krój, taki też linia A, ale z takimi lekkimi zakładeczkami, z guzikami, więc jest to rodzaj szmizjerki. Na pewno będzie to idealna sukienka na lato dla osoby takiej w większym rozmiarze. No zobaczcie, jaki uroczy krój. Naprawdę przepiękny krój. Bardzo klasyczny, bardzo uniwersalny, ale takie odmładzające kolory ma ta sukienka. Super. Właśnie to jest sukienka też w takim stylu, może nie jest takie bardzo quiet luxury, ale sukienka naprawdę dla takiej osoby eleganckiej, też bezpretensjonalnej, nie? Bo ten wzór i te kolory są takie bardzo optymistyczne, rozświetlające dla osoby w każdym wieku w zasadzie. Piękna sukienka, słuchajcie, no przepiękna. Jestem zakochana też w tej sukience. Oczywiście ostatnia rzecz, sukienka, którą mam na sobie, a jest to sukienka, która ma wyciętą metkę, tą główną, ale na szczęście ma metkę ze składem i wiemy stąd, że jest to bawełna 100%. Jest to muślin bawełniany. Uwielbiam muślin bawełniany. Pokazuję się Wam. Jest ta sukienka z gumką, więc i dosyć tutaj szeroka, więc myślę, że ona spokojnie będzie od S do L. Nie wiem, jaki oryginalnie rozmiar. Przepraszam, pochlapałam się trochę wodą, więc stąd tutaj mam takie plamki. W każdym razie zastanawiam się, czy sobie zostawić tą sukienkę. Poradźcie koniecznie, jak w niej wyglądam. Ewentualnie wybór między żółtą a różową. Znowu, kolejny raz, żółta a różowa. W sumie zostawiłam tamtą różową, ale może tamtą wystawię, a tą zostawię. Dajcie znać, jak Wam się wydaje. Czy wyglądam w tej sukience lepiej niż w tamtej różowej, czy w tej żółtej? Czekam na Wasze opinie oczywiście. Mam tu jeszcze ostatnią rzecz właśnie z lumpeksu na złotej jesieni. Sweter, bo pasek ze 100% skórki, który widzieliście na mnie w stylizacji, ale jeszcze chcę Wam dodatkowo pokazać. Jest to skórka cieniusieńka taka. Bardzo fajny pleciony pasek w kolorze takim lila róż i super, bo ja mam dużo takich rzeczy. I takie akcesoria tego typu jeszcze jakościowe, bo ze skóry, no to też jest super, super zdobycz, przyznajcie. Bardzo lubię takie rzeczy, bardzo lubię mieć takie paski do przewiązywania, szczególnie w lecie to się super sprawdza, można to i w spodniach, i na sukience zawiązać, i na spódnicy, w szlufkach. Tak. No to jeszcze zostały tylko drobiazgi, a mianowicie została mi... Ja coś dzisiaj nie mogę się zorientować, które rzeczy są skąd, ale dobra, mniejsza z tym, odnajdziemy się w tym. Spódniczka znowu w stylu boho, tym razem z tego właśnie sklepu na złotej jesieni, jedwab, oczywiście jedwab i jest to taka midi spódniczka, znowu super na wakacje, w pięknej kolorystyce, patrzcie. Piękne kolory ma i to jest takie coś, co możecie sobie tutaj dopasować, bo ona ma gumę w biodrach. Super rzecz do bagażu właśnie na wakacje, można z tego zrobić mini sukienkę, jak się ją założy tu na górę. Taką bombkową mini sukienkę mieć na plażę. Bardzo wygodna rzecz, właśnie taka rzecz, którą sobie zwijamy, wsadzamy,
bezproblemowo. No jest to jedwab jednak. Bardzo lubię te sukienki tego typu, bo naprawdę one są tak, tak bezproblemowe, takie wygodne, przewiewne w lecie. No i wygląda to mega uroczo moim zdaniem. Taki styl boho, taki kalifornijski styl, ja bym powiedziała. Wiem, że nie każdy lubi ten styl, a mnie się bardzo podoba. To i te takie spodnie szerokie, no to są takie właśnie typowo boho style. Jeszcze ostatnia rzecz mi została na dziś. I to jest bluzka, o której oczywiście zapomniałam. Widzicie? Tak to jest, jak się ma dużo rzeczy do pokazania. Ta bluzka, nad którą się zastanawiam dla siebie, ale jest troszeczkę duża na mnie. Custom made, więc znowu to jest, słuchajcie, marka taka super premium. W chorych cenach, w sensie, no ceny są jakie są po prostu, bo jest to marka premium. Takie bluzki około 600 zł, więc wow. Nawet więcej były niektóre. Piękna, jedwab z wiskozą, no i ten kolor jest oczywiście dla mnie boski. Pokażę się w czymś fajnym Wam do tej bluzki. I zobaczymy. No, albo sobie ją zatrzymam, albo jak stwierdzicie, że jednak jest na mnie za duża, to pójdzie dalej. No i tyle. Słuchajcie, no takie dzisiaj perełki. Jeżeli chcecie, to piszcie na modaekokreatywna@gmail.com. Zajrzyjcie też na moje Vinted, do którego link będzie w opisie filmu. Oczywiście zapraszam Was też na relacje, krótkie filmiki, na inne media, na Instagrama, na TikToka. Będzie to wszystko podane też w opisie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, kochani, i życzę Wam super popołudnia. Cześć!